Proszę Państwa, pierwszy dzień, kiedy uwolniliśmy się z fantastycznego noclegu, problemów z targowaniem, od tabunu tadżików. I taką oto mamy nagrodę. Pozdrawiamy wszystkich. Bawcie się dobrze z nami. A tutaj, proszę Państwa, nasze obozowisko. Ostatni biwak przed szturmem. To znaczy duże. Panie Janie, głośno! Ale się echo poniosło. Jak czujecie się o zdobyciu piku Majakowskiego? Janek, chyba za lekki. Ty chcesz trochę? Chcesz trochę przejąć? Proszę Państwa, przemysł w akcji. Uwaga, uwaga. A tak. Jak pajączek. O, już po kolanko. Uwaga, uwaga. A. A. Nie, już niedaleko. Ostatni 1,5 metra. Kijki trochę wykrzywiły, ale jedzie. Niemal na 6000. I mogę powiedzieć jasno, że jak dla mnie był to jeden z trudniejszych technicznie przejść zimowych w życiu. Patrycja, jak twoje wrażenia? Moje wrażenia są takie, że moja psychika potrzebuje 4 godziny na płaskim, żeby odreagować. Dodam, że Patrycja szła jako pierwsza, ja szedłem jako ostatni, w środku Przemek. Jeszcze raz. Witamy. Siedzimy właśnie na piku Marksa. Jak wrażenia, Przemek? Wrażenia wspaniale. Jest to mój najwyższy szczyt. Chyba płuca mi pękną, ale ogólnie jest super. Ja jeszcze to powiem, że jesteśmy na wysokości z grubsza 6723 metry nad poziomem morza. Pozdrawiamy wszystkich, którzy cieszą się życiem. A tam jest pik Majakowskiego, na którym byliśmy parę tygodni temu. O, mniej więcej tam.